Cześć, ja jestem Anjon i doczekałem się, wreszcie mogę odebrać już nagrody za hydrę, w których znajdę pewnie kilka Mortal Soul Stone'ów. Pytanie tylko, ile ich będzie? Sprawdźmy to. Hydra normal. Warto robić każdy poziom hydry, nawet normal. No cóż, chciałem Wam pokazać, jakie nagrody odebrałem w hydrze normal. Ok, jednak się udało. W pierwszej skrzyneczce tylko jeden, ale mamy na przykład sześciogwiazdkowe buty Protection, które są speed butami. Do tego mają świetne substaty. I przypominam, że to hydra normal. Takie dropy dobrze usprawiedliwiają wysiłek, jaki włożyłem w budowanie teamów na hydrę. Zobaczmy, co jest w drugiej skrzynce. O, proszę, mityczna broń Protection, również tylko jeden Mortal Soul Stone. No tutaj troszeczkę ten mityczny stat jest gorszy, ale mamy na dole speed, mamy accuracy. Jeśli upgrade pójdzie w speed, może trochę w to accuracy, wtedy to może być użyteczny sprzęt. I zobaczmy Hydra Heart. W dalszym ciągu tylko jeden Mortal Soul Stone. Tym razem sześciogwiazdkowe rękawice protection, ale tylko rare. Damage, no tu akurat one się mi nie przydadzą w zupełności. I druga skrzynia Brutal. Dwa mortal są stolne, OK Sześciogwiazdkowa klata jedna i druga, płaski defense, nic ciekawego i, i Resistance na dole bardzo dobre. Substaty, no, zobaczę, zastanowi się nad nią. Nie ma Speedów. Ale może jeśli pojawi się jako trzeci substat, być może zostawię ją na jakiś czas. I zobaczmy Hydrę Brutal. Te trzy poziomy na razie robię. Jeszcze nie podchodziłem do poziomu Nightmare. Dwa Mortal Soul Stony. Kolejne sześciogwiazdkowe buty. Defense procentowy ze speedem na dole. No zobaczymy. I tarcza Stone Skin. Przyzwoite substaty. Nawet bardzo przyzwoity bym powiedział, nie ma wprawdzie HP, ale jest ok. Jeszcze rękawice, o proszę, Crit Damage, o, tutaj akurat nie za dobre. I druga skrzynia. Jeszcze jeden dodatkowy Mortal Soul Stone. kolejne buty, defense procentowy po raz drugi. Substaty troszkę gorsze niż poprzednio, mamy jeszcze hełm sześciogwiazdkowy. A, substaty takie sobie, ale na razie zostawię i 6-gwiazdkowe buty, atak procentowy, raczej mi się to nie przyda, ale będę sprzątał później. No dobrze, przejdźmy w takim razie do, do losowania dusz i mamy 66 Mortal Soul Stone'ów, 3 Immortal i 1 Eternal. Nad otwieraniem Eternala jeszcze się zastanawiam. Będzie to zależało od tego, co wypadnie z tych mniejszych kamyków. Zerknijmy tylko na to, jakie dusze są teraz do kupienia u Merchanta. Mitrala dwugwiazdkowa Kusi. Używam jej w bardzo wielu miejscach. PvP, PvE, wszędzie doskonały czempion. Mamy sześciogwiazdkową duszę dla Dajtiego. Bardzo fajny czempion, ale duszy dla niego raczej nie będę kupował. Także przejdziemy do losowania. Chociaż zanim przejdziemy jeszcze do losowania, pokażę Wam przed chwileczką. Był patch, i w tym patchu pojawiła się między innymi możliwość sortowania zawartości skrzynki pocztowej. W tym samym patch notes Larium napisało, że nie będziemy już widzieć punktów przed otwarciem wszystkich Soulstone'ów, jeśli otwieramy po 10 Soulstone'ów i Shardów również. Sprawdzimy, czy to. Tak rzeczywiście jest. Trochę miejsca mam, ale na pewno będę musiał w międzyczasie trochę też posprzątać. I spróbujmy. Pierwsza dyszka Mortali. Rzeczywiście dotrzymali słowa, nie zobaczyliśmy najpierw punktów, ale co zobaczymy, jeśli chodzi o duszę? Whisper list, ale tylko jednogwiazdkowa. Na pewno mam już lepszą. I dopiero teraz pojawiły się punkty: 28 punktów. Także brawa dla plarium. Jak plarium obieca, że coś naprawi, to naprawi, i nie trzeba mu co pół roku o tym przypominać. Sprawdźmy, kolejna dyszka. Emocje są, nie widzimy punktów. Trzygwiazdkowe dusze. Oj, mamy legendę. Aha, pięknie, helikat, żebym jeszcze tylko go miał. Mityczna dusza na sam koniec. Androk. Owa chyba moja pierwsza dusza dla tego mitycznego czempiona. Mam dużo dużo dla mitycznych czempionów i żadnego mitycznego czempiona, jak pewnie większość z nas wszystkich. I zobaczmy trzecia dziesiątka. No, świetna robota. O, trzygwiazdkowa Whisper, ale chyba mam już ją na trzech gwiazdkach. Sprawdzimy to. Aczkolwiek mogę mieć również dla drugiej Whisper. Mamy Black Knighta. To jest yy, chyba moja pierwsza dusza dla niego. A Kemptum zdaje się, że też nie miał żadnej duszy u mnie. Także fajnie. I teraz muszę troszeczkę posprzątać. Za chwilę do Was wrócę. I mamy trochę więcej miejsca. Jeszcze trzeba będzie raz posprzątać. Ale zobaczmy, co kolejna dziesiątka nam przyniesie. A proszę, Siriusz, lista. Ale dla niej mam już lepszą duszę. Bambus. Yy, nie wiem, czy mam na nim jakichś... Jakąkolwiek duszę cold Hart jednogwiazdkowa niewiele ciekawych rzeczy Zobaczmy dalej Mieszanary legenda o świetnie wishlista zadziałała szkoda że tylko dwie gwiazdki ale zawsze to coś kolejna sir ale tym razem tylko jednogwiazdkowa a przede mną kolejne sprzątanie, za chwileczkę wrócę. Kale dostał dwie gwiazdki, to będzie eksperyment na arenę, szykuję go z Blessingiem Little Dose. Także śledźcie mój kanał, zobaczycie niedługo test jego na arenie. Co do sprzedawania dusz mam tylko jedną uwagę. W najbliższym patchu wchodzą nowe misje, w których znajdziecie m.in. zadanie polegające na sprzedaniu dusz i pozyskaniu za nie monety. Także myślę, że warto zostawić sobie jakieś wysokogwiazdkowe dusze, nawet takich rarek, których na pewno nigdy nie użyjecie, ale właśnie po to, żeby takie misje później w przyszłości od razu wykonać. I mam już miejsce na kolejne dusze. Ostatnia dziesiątka. Zobaczmy. Narhorn, ale tylko jedna gwiazdka. Dla niego mam już lepszy blessing. Selinia dla niej również. No, tym razem sporo rarek złysz listy, ale jakość tych dusz jest słaba. Jeśli się nie mylę, nie dostałem dotychczas żadnej sześciogwiazdkowej duszy, także podbite szanse nie zadziałałem. I zobaczmy pojedynczo jeszcze sześć małych kamieni. Może wśród nich znajdzie się jakaś sześciogwiazdkowa dusza. Dark Kale świetnie, tylko szkoda, że jedna gwiazdka. Tego, ale cały czas punkty są po losowaniu. Także mam za każdym razem mam niespodziankę. Ale chciałbym, żeby te niespodzianki były milsze. Android to już druga jednogwiazdkowa, Zdaje się, dusza dla niego, w tym jednym losowaniu. Dobrze, wpadnie za nią kilka monet. Honor Guard i ostatni mały kamyk. Epic, zobaczmy. A, Brudlord, nic ciekawego. No dobrze, i zostały nam, zostały nam Immortale. Potem sprawdzimy punkty i zobaczę, co zadecydować, jeśli chodzi o Eternale. Nie będę kupował na pewno kolejnych Mortali, czy Immortali. I ja przyjąłem taką zasadę, że monety wydaje w sklepie tutaj, za monety kupuję esencję i mam tej esencji już na tyle, że mogę się zastanowić nad mitralą plus jest taki, że w Soul Chase Tournament za kupienie duszy również dostaniemy punkty także to dodatkowo przemawia, żeby to zrobić i zobaczmy, co wypadnie z Immortali no tutaj liczę na coś lepszego niż dotychczas. Cieszę się, że jest to mityczny champion, dużo punktów. Będę się bardziej cieszył, kiedy będę miał tego mitycznego czempiona. Epic, zobaczmy. Archmage Helmut, 4 gwiazdki, całkiem przyzwoicie. Nie zbudowałem go jeszcze, ale kto wie, może kiedyś to zrobię. I ostatni. Immortal. A jakże mityczna, o! Ale akurat ten mityczny czempion. Przede wszystkim masa punktów 750. Pięć gwiazdek. Lady Mikage. Z tej duszy naprawdę się ucieszyłem, bo to jest mityczny czempion, którego każdy z nas na pewno prędzej czy później dostanie. Także to był pól dnia. I sprawdźmy teraz punkty. Te 750 na koniec to była bardzo miła niespodzianka. Zobaczmy, jak to wygląda. Jestem poniżej progu? Tuż poniżej. Dwa punkty poniżej progu pierwszej legendarnej książki. Sprawdźmy, ile punktów dostanę za kupienie, za kupienie dwugwiazdkowej duszy dla, dla mitrali? 20 punktów, czyli tutaj bez problemu ten próg osiągnę. No i teraz co robić? Co robić? Czy otworzyć? czy otworzyć dużego eternal soul Wiecie co? Ja się chyba nie oprę. Niech będzie, niech będzie. Czuję, że to może być błąd, ale nie potrafię się powstrzymać. Lecimy. Epic Aha, ale bardzo dobry epic. Pięciogwiazdkowa dusza dla gębo. Sprawdźmy tylko, czy to jest dla mnie upgrade. Tak jest. Z 3 gwiazdek na 5 i to jest całkiem sporo crit damage, które dostanie gębo. Nie żałuję otwarcia. Wprawdzie jeszcze bardziej ucieszyłbym się, jeśli ten gębo byłby sześciogwiazdkowy, ale jest nieźle. Jest nieźle. I to wszystko, jeśli chodzi o otwieranie Soulstone'ów na moim koncie. Ja kończę to otwieranie bardzo uśmiechnięty. Mam nadzieję, że Wy również dostaliście to, czego szukaliście. A z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Dzięki, cześć.